Witajcie bez ładu i składu, jest niedziela, jesteśmy w Stopnicy. To dzisiaj nas chyba drugi albo trzeci festyn, tak nawiasem mówiąc. Na razie nic się nie dzieje, przyszliśmy od tyłu. Doszliśmy tu już do jakichś konkretów, tam jest jakaś scena. Samochodziki. O, te automaty, dokładnie te same chyba co byliśmy ostatnio. Albo inne. Oto automaty. Tak myślisz, że ta sama przyczepa czy inna? Ta sama. Chyba inna, bo inne rzeczy są. Ta sama. Tutaj widzimy plac zabaw dalej. No to sama. To jest skurwysyńsko ciężko wygrać. Tam jest jakiś stadion, gliny tam siedzą, czy ktoś tam. Jak przejemiesz, to dostaje ładnie. Tu mamy ten sam stadion. To jest ta sama ekipa, bo poznaję po tych babkach. No. Tutaj się coś dzieje, ale nie wiem co. Może jakieś pokazy, a może zaprzysiężenie, albo nie wiadomo co. No to jest to samo co było w jakimś innym festynie co byliśmy. Ten sam zespół, ta sama ekipa, te same rzeczy. Nagrody za punkty. Później pójdziemy tam na te pawilony. Jesteśmy już na tych ogródkach piwnych. Za bardzo nic ciekawego, to idziemy tędy. Tam są jakieś zabawy dla dzieci. Zabawy dla dzieci, oscypki. Nawet nie takie drogie. A nie, myślałem 7 zł. Czy 7 zł, a to jest litera Z. Tu mamy jakieś świecące. Tu są. Tu jest ten afisz chyba. Widzisz całe brudy tutaj właśnie. Tak.
konik się przewrócił już. Zabawki, zabawki. Następne. Następne. Po drugiej stronie budka z lodami. Te inne lody. Świat orzechów. Dobry. I tyle, chyba cały festyn nagrany. Odeszliśmy kawałek, bo zobaczyliśmy tą rurę od basenu. Tam jest festyn. My sobie postanowiliśmy oglądnąć troszkę. Pojedziemy od drugiej strony też. Tu jest rura, tu jest jakiś stawik, altanka. No i tu jest jakiś basen otwarty, ale kryty. Tu jest jakaś, ja nie wiem jak to nazwać, nawet zbiornik irygacyjny. Tam jest jakaś taka kładka. Tu jest jakiś murek. Plac dla dzieci. Do którego ciężko wejść w ogóle nawet. Tam jest skatepark chyba. I pajęczyna. No i jest akurat tu skatepark, są tu pajęczyny. Szkoda, że nie widziałem, bym sobie wziął deskorolkę albo rolkę. Bym sobie pojeździł trochę. Tam na kamikadze już widać, że ten. Że ludzie już jeżdżą. Mniej więcej to wszystko tak wygląda. Tam kawałkę nie mogę pokazać, bo są dziewczyny. Żeśmy trochę z nimi pogadali. I nie chciałem, żeby je nagrywać. To jest chyba dalsza część. Kort tenisowy tutaj mamy nawet.